W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, kochani, we wtorek, 5 listopada. I tradycyjnie pozwólcie, że zerknę tutaj w bok, by zobaczyć, jakie mamy teksty na dzisiejszy dzień, by je przeczytać. I tak w Księdze Ezechiela w 11 rozdziale, w wersetach od 19 do 20 czytamy: Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Natomiast w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, w wersetach od 20 do 21 czytamy: Jezus, zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić: oto tutaj jest, albo tam, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Kochani, pozwólcie, że zatrzymamy się dziś dłużej przy tym pierwszym fragmencie o usuwaniu kamiennych serc. Bardzo często mówimy, że w dzisiejszym świecie trzeba mieć twarde, kamienne serce, żeby sobie poradzić, żeby osiągnąć sukces w rozumieniu współczesności, żeby w tym wyścigu, w tym boju życiowym czasem sobie poradzić, żeby nie zostać w przenośni dosłownie zjedzonym przez innych. Mówimy też, że nie można mieć zbyt miękkiego serca. Gdy ktoś ma miękkie serce, patrzymy być może na niego czy na nią pobłażliwie, z litością. Bo ktoś, kto ma miękkie serce, jest skazany z góry na porażkę, bo nie poradzi sobie z życiowymi wyzwaniami, nie poradzi sobie w tej konfrontacji z ludzką przebiegłością i nienawiścią. Dzisiaj otrzymujemy tekst, w którym Pan Bóg mówi, że te kamienne serca, które są w środku ludzkich ciał, zmieni na serca mięsiste, a więc zdrowe, żywe. I tak się zastanawiam, jaki jest dzisiaj człowiek, który ma kamienne serce? Jacy my jesteśmy w tych chwilach w życiu, w których mamy kamienne serce? Bo myślę, zaryzykuję takie stwierdzenie, że każda i każdy z nas w niektórych momentach życia ma kamienne serce. To nie jest tak, że nasze serce jest ciągle otwarte na innych, ciągle pełne miłości, pełne zdrowych spojrzeń, zdrowego traktowania drugiego człowieka. Nasze serce nie zawsze jest sercem pełnym dobra. Czasem jest kamienne, czasem jest zamknięte. Czasem bywa tak, że trudno się dostać do tego serca. I to dotyczy każdej i każdego z nas. Co więc sprawia, że mamy w życiu kamienne serca? Kiedy stajemy się ludźmi z kamiennymi sercami, kiedy stajemy się zamknięci, kiedy stajemy się nieczuli na potrzeby drugiego człowieka, kiedy wreszcie mamy kamienne serca, które objawiają się tym, że jesteśmy zamknięci na Boże działanie, Bożą miłość, Bożą dobrą Ewangelię. Myślę, że bardzo często dzieje się tak wtedy, kiedy się boimy. Kiedy się boimy o naszą przyszłość, kiedy się boimy różnych wyzwań, kiedy się boimy drugiego człowieka, kiedy poziom zaufania sprawia, że nasze serce twardynieje. Kiedy czujemy beznadzieję, kiedy nie widzimy tego Królestwa Bożego, o którym mowa w drugim czytanym dzisiaj fragmencie. Wtedy czujemy, że nasze serca są twarde.
Kochani, Bóg chce zmiękczać nasze serca. Chce sprawiać, że one będą mięsiste, gotowe do tego, by zdrowo podchodzić do życia. By dbając o swoje granice, swoje bezpieczeństwo, dbając o swoją godność, nie przekraczać tej niewidzialnej, trudnej do dostrzeżenia granicy, po której mamy już tylko twarde serce. Jesteśmy nieczuli, zamknięci. Nie widzimy nadziei, nie widzimy zaufania. Chciałbym was dzisiaj więc zachęcić do tego, abyśmy się pomodlili o zaufanie, o dar nadziei, o dar otwartości na Boga i na drugiego człowieka. Byśmy się modlili o to rozeznanie w tych kluczowych momentach decyzji w naszym życiu, o rozeznanie pomiędzy dobrem a złem, o rozeznanie w tym, gdzie jest granica pomiędzy swoją własną godnością, bezpieczeństwem, a pójściem w stronę kompletnej zatwardziałości serca. I abyśmy się tej granicy trzymali, aby nasze serce było mięsiste, otwarte, czułe, aby było dobrym świadectwem zaufania pokładanego w Bogu. Idźcie z Bogiem, niech Pan wam błogosławi. Amen.